Przesuwają się wojska, a ze szpalerów wylatuje piękna dziewczyna. Rzuca ci kwiaty pod stopy, rzuca się na szyję i mówi, że kocha generała hiszpańskiego. Ale lekki uśmiech do niej. Ona 2 lata skończyła. Myślała, że dostanie czekoladkę hiszpańską. I mówi, że cię kocha. I oznajmia ci, że będziesz ojcem. Dziękuję. Ja nie mogę. Co ty plecisz? Nie mogę. Bez tej miłości, jak wojska może bez miłości. Nie mogę z tą miłością. Ciągle z tą miłością. Dobrze było? Dobrze było, tylko ciągle są dziewczyną te 2 lata. Trzeba 20 lat mi dać raz. To by więcej kosztowało. Że jak gdyby, no nie miałem szans, bo jak przestałem studiować, to przestałem się zajmować, wiedziałem, że nie będę już historykiem sztuki, bo postanowiłem nie być, a za zajęciem naturalnie tęskniłem, no tak jak każdy człowiek o 30, a tu być inżynierem, a tu być lekarzem, no nie wiem, automobilistą, narciarzem, już nie wiem czym i tak dalej, i tak dalej. No ale już wiedziałem, że za późno, mając 26 lat, się wyuczyć tego wszystkiego, skutek tego szybko z tego zrezygnowałem, a pocieszyło mnie coś bardzo ładnego, bo i mnie pocieszył dawno temu, bo tam jest takie piękne zdanko, już nie pamiętam, o której książeczce, ale któryś tam, że jak już nic nie byś miał do roboty kompletnie, jak nic nie byś umiał, to chyba tak to brzmiało, jak nic nie umiesz, nie masz pojęcia o niczym, to tylko ten warunek, to jest pierwszy warunek, żeby zacząć być pisarzem. Czyli myślę sobie, bardzo będzie dobrze, że Bóg da talent, jako że nic kompletnie się nie zdążyłem wyuczyć, niczego się nie zdążyłem wyuczyć poważnie, to jeszcze mam ogromną szansę, żeby uprawiać ten znakomity zawód. Jeżeli mam talent, no to tak to doszedłem do momentu, w którym recepta Boya właściwie jest, mogę ją realizować ewentualnie na przykład. No i ma tęsknotę za innymi zawodami, to wiesz, to na pewno nie chciałem być żołnierzem, mimo że miałem ojca oficera i to wysokiego, był pułkownikiem i dowódcą pułku, zresztą 7. wspaniałego pułku ułanów. Się zraziłem do jazdy konno, zraziłem się do strzelania, bo się bałem już za młodu, jak strzelali, ale latali tam po tych swoich poligonach wokół tego pułku, zresztą wspaniałego. Jeszcze nawet mówiłem, ale mówiłem wierszyki, słuchaj, na świętach pułkowych. Nawet jeden pamiętałem do niedawna, bardzo ładny. 2 zwrotki pamiętałem. No mogę powiedzieć, to czekaj, jeszcze sobie przypomnę. Miałem wtedy 8 lat, a może 7.
Czekaj. Dzisiejszy dzień nie każdy żołnierz powita duszą uśmiechniętą, bo w dniu tym siódmy pułkłanów obchodzi swoje wielkie święto. Więc tam, gdzie serce polskie bije od Tatr do Morza Bałtyckiego, leci dziś okrzyk: niechaj żyje pułk generała Sosnkowskiego. Napisałaś na gadanej piosence. Maryna napisała z tak wierszy z głowy. No chodźmy tam od razu. Spróbujmy. A nasz... Nie, bo to wiesz, bo chodzi o to, żebyś ty jednak zaczął trochę pograł sobie. Tak, właśnie, może to... Bo wiesz, że mam... Nie, to już oczywiście to... No tak. A dziewczyny, halo? Wy tego nie umiecie, Danusiu? Wy tego nie umiecie? Miasto Kraków. Nie, tak. Nasze miasto Kraków? Nie. Na niedzielę to nie zrobimy. Od jutra będziemy codziennie. Dobra, i tak mniej więcej od 7.30, dobra? 7.30 właśnie określimy. Codziennie, żeby się spotykać, bo jednak musimy tam, bo wiesz, że to będzie biskup na mszy. Na mszy będziemy to robić, tak? To kartę będziemy. Spróbujmy, no dalej, no. Stóp paryskich 669. Położony jest nader powabnej okolicy. Z tą równiną znowu tam. Otoczony dookoła rozkoszną płaszczyzną. Tak, rozkoszną płaszczyzną. Się ze mnie śmiali. Gęstymi wioskami. Licznymi wioskami. Ale uważaj, bo się zabijesz. I to z kobietą. Zabił się z kobietą. Już byłem dalej. Na prawo. Czy ma pan jeszcze koncepcję nie teatru samego, to znaczy konkretnie co? Czy to ma być, to mają być scenki, sketch? Bo ja tam widział konkretnie. Pozgami na przykład w tym tygodniu. To coś w rodzaju rodziny Matysiaków, tylko tyle, że w XXI wieku, kiedy są myślące maszyny, myślące domy, myślące pojazdy, że używa się kroczących pojazdów, a nie na przykład poruszających się za pomocą kół, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, prawda? Bo także koło, pańskim zdaniem, jest złym generacją koło? Jest złym, ale powiedzmy na Wenus czy na Merkurym, zanim się wybuduje te drogi, to potrzeba wysłać tam roboty, które będą robotami kroczącymi. Bo na Księżycu tak jest koła. Tam jeszcze na Księżycu było o tyle, że tam koła. Jest pył. Gdzie koła? Jest koła pył i ten można... Gdzie na was na oczy? Koła, co prawda... Ja zaraz pójdę posłuchać. Dobra, wy podyskutujcie, a ja pójdę posłuchać tej piosenki, ja bym chciał w tym teatrze, słuchaj. Każdy materiał ma swoje charakterystyczne i najlepsze rozwiązania tego czasu. Dobrze, się nam tak. Przybywego, zwłaszcza dzisiaj nie stać. Dzisiaj nie boimy.
W życiu tak się zdarza. Bo boją się wszyscy wszystkiego. Ale my się nie chcemy wszystkiego bać. Dlaczego? O, Polsko. To jeszcze nie koniec. Czy ja mogę z wami wypić? Czy pan jest Polakiem, czy pan jest oficerem? Bo jeżeli pan jest majorem, to proszę się zachowywać jak major. A jeżeli pan jest sierżant niedoskonały? Ponieważ każdy pracownik, a ja oglądałam ostatnio 07, każdy pracownik zna się na Chanelu, na Cardenie i tak dalej. A co się tak denerwowałem? Czemu? Nie, to chodzi. Przecież pani jest przemiła, bo pani przepiękne oczy, super dupę. Dobra, po prostu przyszliśmy się napić, pożartować z Piotrem. To bardzo proszę. Wiwer, za piękne oczy. Dobrze. Zapomniałem twoje imię. Błagam, zapomniałem twoje imię. Nie na służbie, nie powiem. Dobra, czy może się pan ze mną pogodzić? Nie. Ludzie, kocham was. Raz, dwa. Zamyka wiewiórkami po drzewach, po gałęziach, pomyka ona iską, kamieniu ona mlekiem, orzeszku ona świata, ciekawa jak miedziana. Grosik myszku ona jest, wśród kamieni rwącym światu, strumyka wiewiórkami po drzewach, po gałęziach, pomyka ona iską, kamieniu ona mlekiem, orzeszku ona świata. Ok,
No, tak? To umiem, to tak. To nie, rzeczywiście chciałem być misjonarzem, jak byłem mały. Miałem lat, nie wiem, 11-12. I miałem księdza. Kras się nazywał ten ksiądz. W Makowie Podhalańskim, gdzie był, słuchaj, proboszczem ksiądz Czartoryski, ten z Babelu, który umarł niedawno, który mi bierzmował, wyobraź sobie, jestem bierzmowa. Nie, bierzmował mi zapiecha. Wyobraź sobie, nawet mnie uszczypnął w policzek. Nie zapomnę tego. Zapiecha i powiedział, oj, urwi się. To pamiętam jak dziś, miałem 11 lat. No i ten kras ksiądz bardzo był miły, sympatyczny i bił nas tą taką gumką, jak to księdza. Taką nie gumką, tylko takim jakimś malusieńkim tym, jakby to powiedzieć, to co mają, to co PGH studenci mieli na demonstracji w 68 roku. No wiesz, takie kable, o, mały kabel. No i to chciałem być misjonarzem, chciałem pojechać do Afryki, przyjść w takim kostiumie misjonarskim do tego księdza Krasa. No i poniekąd zostałem misjonarzem właściwie, tylko bez kostiumu. I to moje marzenie się właściwie spełniło, jedyne prawdziwe marzenie. A wróciłam do domu, nie jest taka kartka. Wziąłem psa, wracam na drogę. Cześć Piotrze. Piotr, słuchajcie, wracam na drogę. Piotrze, ty musisz kiedyś do mnie przyjść na plac. Do herbaty chcę przyniósł Zetek. Ja poproszę. Wodę chociaż. Ciepła jest? Nie, nie jest ciepła. Jest herbata? To była prawdziwa, naprawdę niesamowita historia, bo to Luiza weszła kiedyś nago, zupełnie nago, tam wysoko. Słuchaj, nie chciała zejść w ogóle drzewa i nikt nie mógł... No tak, to nie, była to była prawdziwa artystka. Masz rację, to była prawdziwa. Weszła nago. No.
nasza młodość, co z czasu tkwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta skrzydeł zwinięty w nas. Wyleciałam po twarzy. Co się dzieje z dziećmi? No, jeżeli przyjadą następni misjonarze, będzie im bardzo przyjemni i to lepsi. Na ogół zawsze misjonarze. Mamy dowód. Nie, on nie był misjonarzem, nasz nowy święty Kolbe, ale coś w tym stylu był, no bo tam jeździł do Japonii. Uważam, że jeżeli tylko następny przyjedzie i będzie lepszym misjonarzem, to dzieciom będzie bardzo przyjemnie tym opuszczonym przed pierwszym. Piotrze, to ja ci zrobię herbatę. Życzysz sobie? Okej. Okay. Piotrze, zaraz będzie kumata. Zaraz wszyscy się siedzieli i pan nam opowiadał i mnie się te oczy otwierały z przerażenia. I to jest możliwe. Coś takiego robisz. Że kazał, że tak. Kiedy do pana zatelefonowałem, w zeszłym roku do pana zatelefonowałem, miał pan rację. Spotkaliśmy się kiedyś, no. To myśmy znowu rozmyśli jako gabary dzięki Solidarności. Myśmy jeździli po hutach, po tego, po owego. I dzięki temu, że wołałem sobie. Ale wiesz co, ale ja dziś mi powiedziała, rzecz niesamowitą. Jak mieszkałem u ciebie wtedy, w tym szaleństwie. A skąd ty wiesz, co jest śmieszne, a co jest poważne? Ma telefon w Warszawie. Kabaret. Ma. To ja nie mam tego telefonu. No będziemy z panią miesiącem w domu. A jakby co, to... Kilka lat temu w czasie uroczystości poświęconych pamięci... Więc wyprowadzam, Kasandro. Panie Piko, dajcie mi troszeczkę koniaku, dobrze? To żeby ma świętego, że mamy, to wspaniale. Wiele byłem na dwóch wykładach i chcę się wziąć do roboty poważnie. Tam przyjęli mnie. Znaczy nie pozwolili chodzić na razie, a potem trzeba coś będzie zrobić, żeby się wykazać, gdybym rzeczywiście chciał dalej studiować to poważnie. A bardzo to jest fascynujące i ciekawe. Powiedział ksiądz Pieronek, profesor Pieronek, doktor, że bardzo proszę, niech pan przychodzi, żeby pan nie rozpił kleryków, bo są jeszcze za młodzi na picie alkoholu. Ja powiedziałem, że przysięgam. Interesuje mnie święty Augustyn bardzo i chciałbym się dowiedzieć o nim wiele, przeczytać na przykład. I to mi bardzo ułatwi kontakt z takimi ludźmi, po prostu w jakiś sposób mogą mi pokierować i powiedzieć, co naprawdę o nim przeczytać. Ja mówię o komentarzach naturalnie. No bo była to postać cudowna i niezwykła i z takiego szalonego światowca, którym niestety nie udało mi się być, nagle został nie tylko, że świętym, ale jeszcze mądrym, bo wie, że światowcowi trudno. Zajęty światem, nie zajmuje się mądrością. Tak nas zazwyczaj bywa.
No i tak dalej, jest szereg problemów, które tak, żeby po laicku trochę, jak gdyby, trochę ich pokosztować, żeby było o czym rozmawiać w czasie kolacji, jak się pójdzie do inteligentnych ludzi, wiesz, no to też jest strasznie ważne. Hartowanie stali, jest to podgrzanie stali do wysokiej temperatury, gwałtowne ochłodzenie i w wyniku tej operacji stal uzyskuje twardość, staje się twarda, ale na to wadze, że krucha. Twarda, co następna racja rozpuszczania, które powoduje jej zmniejszenie. Dobry. Dzień dobry. Tak. Technologia produkcji stali polega właśnie na ustaleniu zawartości węgla w stali, a później własności utrzymałościowe. Nie wypiłem tylko pół kieliszka. Nie wypiłeś pół kieliszka? To daj mnie, ja bym się napił. A sopka zasady zawartości składników szkodliwych, fosforu, siarki, która obniża jego i wartość, tak, przyjacielu? Nie. No to zdrowie. Zdrowie. Ja nie zapomnę tego, jak ja się szkodzę. Nie za mój dwór. Kiedyś przypadkiem, będąc w Paryżu, idąc w dzielnicy łacińskiej sobie, zupełnie, spiesząc się w chodę do jakiejś galerii, gdzie była włoska wystawa i kogo zauważyłem? Ciebie. Pytaj się o pokój, pytaj się, przyjechałeś prosto z Warszawy i pytaj się, gdzie jest twoja znajoma, która mieszka w dzielnicy łacińskiej. To było w galerii, może dwa lata temu. Przypomina sobie taki fakt? Surówka wielkie piecowa. Może rok. Jest. Nazywanie tam. To było na Rigenego. Gruszka Bessemera jest to urządzenie, które przerabia żeliwo na wysokowartościową stal. Byłeś z walizką. Gruszka Bessemera ma zupełnie inne. Pani nie widzę w tej chwili, żebym mógł. Rydesen. Panie Fabio, chwileczkę. Jak to było właściwie? Na Ridesen, tak, to było na Ridesen. Tak. Z tą piwnicą, to był Pałac Potockich, tak? Dyrektor Loret, którego widziałeś, ten siwy taki, starszy pan, wyremontował nam to bardzo dokładnie. Za pieniądze kombina. Za pieniądze kombinatu. Tak, on pasował zbudował huty Lenina, za pieniądze huty zbudował nam piwnicę. Zrobił nam podłogi, zrobił nam ogrzewanie, zrobił nam wszystko. I wiesz. I pamiętam, że tak. Dziękuję, już na ten temat więcej nic panom nie powiem, bo... Potem dyrektor Bazan z Petrochemii wybudował nam bar. Być może, ale byś... Ten bar, który stoi tam teraz, to jest zbudowany za pieniądze Petrochemii. Wiesz, odprysk wielkiego pieniądza polskiego przemysłu. Tam zrobili bar, wiesz, lodówki, tam pralki, takie... No tak, to jest hotel Desen i tu jest hotel Desen. A co to za jest? Dalej, no właśnie, to była ta galeria po lewej stronie. Rydusen. A co mnie tam, no właśnie. Rydusen, mówię. Rydusen jest. Piotr jest w tej chwili na Rydusen. Proszę bardzo, bardzo zapraszam do podczas tego. No ja nie wiem jak zagaić, dlatego że tak, że niestety piwnica by się przyjechała za późno o rok. No, trzeba było po prostu przybyć przed grudniem, bo w grudniu, po grudniu zostało wszystko zamknięte na razie tutaj. Nie występujemy, bo raz nie wypada, dwa nie chcemy, smutno poza tym, a potem cenzura okropna, to po jaką, przepraszam bardzo, za przeproszeniem, cholerę. No bo co ja mam powiedzieć o tej piwnicy? No tu jest, to była sala kabaretowa. Tutaj by kabarety się odbywały, tu nawet Demarczyk śpiewała kilka lat temu, teraz już w tej chwili nie śpiewa, prawda? Nie było tak jak teraz, teraz tak zrobiony taki stół, żeby to było dość poważnie. Więc tu 160 osób co sobota i co niedziela zawsze bywało na tych organikach. Bardzo było wesoło, no naprawdę bardzo wesoło. I tam ci skecze, i śpiewy, i tego, i głupy, no i no, trochę picia zawsze było czasami, bardzo niewiele, bardzo niewiele. Ten, to by się odbywało. Wesela, śluby, chrzty w tej salce. Naprawdę. Sylwestry,
Tu były wszystkie poważniejsze imprezy, łącznie z opłatkami tak zwanymi i jajeczkami. Tylko tak znajomi, znajomi, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Gdybyście przyjechali na przykład za, nie wiem, za miesiąc, za dwa, za trzy, jeżeli będzie szansa. No byśmy wam bardzo chętnie coś pokazali po prostu, dlatego że tęsknieni jesteśmy tylko do tego wygłupiania się, bo nie bardzo można. No a teraz, no, co się dzieje, to wiecie, nie będę przecież opowiadał na ten temat. No i cóż, no, od siebie mogę tutaj dodać, no ja się bardzo cieszę, że tu 26 lat chodzę, na tym bardzo długo. Tu był inny układ niż w innego typu zespołach, mianowicie myśmy nie mieli taki. Nie trzeba było przychodzić, nie trzeba było być punktualnym. I nie było kłopotu o pieniądze, byśmy zawsze dzielili na równo. Myśmy zaczęli tu od 11 zł za rok. A po 26 latachśmy doszli do 200 zł za występ. I ta równość pieniężna, mi się wydaje, stworzyła taką komunistyczny nastrój. No myśmy mieli dobrze w zeszłym roku, czy wiecie, że tu był Wałęsa. Tutaj, w tej piwnicy, naprawdę, w zeszłym roku, w 80 listopadzie. Myśmy potem jechali w Hucie i w Częstochowie przed strajkiem. W Warszawie, w Stodole byliśmy z takimi szalonymi programami. I tutaj Wałęsa przyszedł i powiedział, że zabawno, że jeżeli tylko straci pracę, jeżeli się wszystko skończy, to chętnie zostanie u nas elektrykiem, bo tutaj takie jest po prostu instalacja. Ja mówię, że tak, gdyby teraz Wałęsę wypuścili, to my możemy nic nie robić, tylko przez 3 godziny niech on występuje i naprawia światło. Tysiące za wejście. Wtedy można taki ogonek stał tak. No właśnie, że i będziemy tak codziennie. Tyle utrzymamy i siebie, i jego, i całą jego 17 dzieci, ja mam tam Mario wszystko. No to znaczy, ja nie wiem, no może państwo albo na Radminku, albo na te pieniądze, to postawcie, albo na prawdziwym. Skrzynski mnie wychował. No nie jest wiele starszy ode mnie, ale akurat tyle wystarczy, żeby mnie wychował. I chociaż bardzo dużo życia z nim spędziłem, to trzeba powiedzieć, że właściwie nie to, że go nienawidzę, ale teoretycznie uważam, że należy go nienawidzieć, bo to jest taki człowiek, który powinien być szkodnikiem i nim jest. On pełnił tę funkcję szkodnika i nauczył się jej wtedy, kiedy jeszcze istniało społeczeństwo, kultura, obyczaje, dobre, porządne domy, porządne wychowywanie dzieci. No te wszystkie imponderabilia, dzięki którym na Zachodzie jest inaczej niż u nas. No i on w tym wszystkim pełnił funkcję takiego etatowego szkodnika, który dodawał trochę uroku tej nudzie. No a teraz, kiedy zniknął ten porządek, kiedy już nie ma porządnych domów, ani dzieci się porządnie nie wychowuje, ani nie ma porządnego uniwersytetu, ani porządnych profesorów na tym uniwersytecie, ani nawet ludzi na ulicach nie ma takich jak dawniej, tylko jakaś banda. No to toż jego szkodnictwo przystosowane do struktury salonu i społeczeństwa mieszczańskiego to jest takie właściwie wystrzał w nieznany. A najdziwniejsze to jest to, że podoba się to tym nowo przybyłym do kultury ludziom, którzy go serdecznie witają na ulicy, im bardziej prymitywny jakiś cinkciarz czy jakiś inny łachman, no to się z nim wita, żeby siebie samego uszlachetnić w ten sposób. Bo tak, na przykład dla mojej matki to on jest kwintesencją tego wszystkiego, co zagraża strukturze świata, który ona sobie wyobrażała. Ale dla studenta pierwszego roku, czy nawet trzeciego, to on jest kwintesencją tego,
co było wspaniałe i znikło. I to jest trochę tak, jak wtedy, kiedy studiujemy historię starożytną i nie mamy dokumentów bezpośrednich, jak ona wyglądała naprawdę, tylko mamy na przykład jakąś satyrę na tę historię. Jest pani zdrowa? Ojciec pani ma wprawdzie, no prawie nie bogacz, ale niczego mu nie brak. Nie jest o wiele gorzej niż pani, zarabiam tylko 23 rzędy miesięcznie, jeszcze nic z tego potrącają na emeryturę, a mimo to nie noszę żałoby. Siadają. Nie będzie to nie wszystko, biedak może być nieszczęśliwy. Owszem, w teorii, ale w praktyce rzecz wygląda tak. Ja, matka, dwie siostry, braciszek, 23 żuble, cały parada, a czy jeść pić nie trzeba? Na herbatę i cukier nie trzeba, na tytoń nie trzeba i rad tu sobie jak chcesz. Masza ogląda się w same strony, nie lubi zacząć przedstawienie. Właśnie. Zagra panna Zorieczna, a sztukę włożył pan Konstanty. Są zakochani się i dusze połączy ten wspólny cel, dać ten sam poetycki obraz, a moja dusza i dusza pani nie mają żadnych punktów styczności. Kolacja. To jedzenie. Na mój koszt wszystko. Były tak zwane słynne w Paryżu balem. Tak, le bal de victime. Czyli, że właściwie w oczy mamy bal po rewolucji. Co? Soli. Ja też wziął jajeczko, tylko boję się, bo ja zmieniłem drogę. Ja nie wiem, dlaczego ja sobie wyobraziłem, że to jest na powiśle. No właśnie. Pan mój stany, dzbanie polewany, bądź płacz, bądź żarty, bądź gorące wojny, bądź miłość niesiesz, albo sen spokojny. I ten cię nie minie, choć kto mądrym słynie. Pijali przedtem i filozofowie, a przecie spełna mieli rozum w głowie. Ty zmiękczysz każdego, nastateczniejszego, ty mądrych sprawy i tajemną radę na świat wydawasz przez swą cichą zdradę. Ty leczysz nadzieją serca, które mdleją. Ty ubogiemu przyprawujesz rogi, że mu ani król, ani hetman srogi, przepraszam. Trzymaj się mokry, bo cię całej nocy z rąk nie wypuścił, aż dzień jako trzeba gwiazdę rozpędzi co do jednej z nieba. Amen. Szemka. Tak jest. I tak śmieszny jest dobry kretyn ten, a w tem istotna tkwi treść. Chcę konfitur mieć swój z wonnej róży poety. Stawi do jednej z szaf, by je w zimie mógł jeść. Takie smutne to jest i tak śmieszne niestety. Dobry kretyn ten, w tym istotna tkwi treść. Chcę konfitur mieć swój z wonnej róży poety. Stawi do jednej z szan, by je w zimie. Thank you.
trzęsące i niszczy. Ale najczęściej niszczą się same. Ma pani. Bardzo dobrze prowadziłeś swoje wykłady seminaryjne, że no dobrze. Miałeś prawda? Powiedzieć po ciemku, no, tak? No tak, tak. Pan pokazywałem Katarzynę, pamięta pan? Tak, tylko że owszem, pamiętam, tylko że właśnie jak było to wyświetlanie i ciemno było na sali, to czasami lubiałeś się tam pod płaszczami zasunąć i drzemać trochę. Nie bardzo. Człowiek, no ale nie bardzo, ale było słychać. Wszystko zagrafowałem. Tak, naprawdę tak. Grafowałem. Ja nie, miałem zdjęcie mnóstwo, chodziłem tam. Ty naprawdę się chciałeś czegoś nauczyć? No, chciałem się nauczyć. Nie pojawi się na mój kochany, że tu widać, że z ciebie nie będzie magistra uczonego nie od razu. Właśnie dlatego trzeba było cię przyjąć. Naprawdę? Tak, żeby był jakaś zmiana. Dzień dobry. Szanowny panie Zakomczuchy, i lubi pan bardzo orzechy. Uwielbiam. I chciałam pana poczęstować. Nie, mogę być przyjemny na panem tutaj. Nie, jeszcze więcej nawet pan może. Mogę, nie? Tak, do kieszeni. A do kieszeni mi pada? A, no. Naprawdę? Tak. Do kieszeni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja sobie wezmę jabłuszko. Dobrze. O, bardzo ładne. Aż śliczne. Ania. Jaka? Ania. Ania. Do szkoły chodzisz? Z pierwszej klasy. Tak, do pierwszej klasy. Jest już. Prawda, jest temat w przyszłości do bardzo klawego przedstawienia. To historia siedmiu rządów. No, ale błagam pana, to mnie to tak chwyciło. Bo to proszę pana sobie wyobrazić, że jest cały proces. Siedzi siedem kobiet, i starsze, i młodsze, i kucharka, i hrabina, na ławie świadków. I jest biedny oskarżony, bo od tej pożyczył 50 tysięcy rubli na wesele. No jest, proszę pana. Też nie dużo. No, po 3 korony było wtedy za rubel. No, to 150 tysięcy koron. Tak. A od kucharki, którą zaangażował w Wiedniu, obiecał jej, że się z nią ożeni, zaangażował najpierw jako kucharkę, potem jako narzeczoną, 15 tysięcy koron pożyczył. I na końcu te kobiety mówią, ale my byśmy mu wszystko wybaczyli. Ale co, albo co? Czy on kochanek wspaniały, widocznie, kozer, mędrzec? Widocznie kozer, mędrzec, proszę pana. To jest wspaniały pomysł. Ale pan, zróbmy to naprawdę, mówi pan, bo jest, troszkę trzeba tylko to, jeżeli troszkę się to ruszy, znaczy nie ruszy, tylko jak troszkę się zmieni ta sytuacja. Tak. Jeżeli jeszcze o tym mowa, to właśnie ja nie rozumiem, dlaczego pan ma trudności, czemu w mieście nie przyznają panu, nie zaproszą pana, nie mówię dyrektora, ale kierownictwo, jakiejś niewielkiej sceny, żeby to usystematyzować trochę. W pańskim dojrzałym wieku pan by sobie z tym świetnie dał radę. Przy pańskim typie wykształcenia, który jest bardzo szerokie, jak wiemy, pan by umiał poprowadzić jakąś scenę bardzo taką zamkniętą. No ja nie wiem, czy umiał mi się przedstawić, wie pan, z tego takiego wielkiego improwizowania. Oczywiście musi pan dostać podporę
jeżeli idzie o stronę tę administracyjno-techniczną, bo to nie leży w pańskim charakterze, co już na pewno... No tak, no nie, no bo ja właściwie organizowałem tylko bałagan bez przerwy. Pan organizował, ale to jest ktoś, kto by panu dopomógł. Pan nic nie potrzeba, podium, kilka krzeseł, jedna dekoracja, parę jakichś zawiesić... No nie, tkanin, no to już praktykę pan, mamy. Potrafi się pan dać radę, ja nie będę pana... Tak, w tym końcu reprezentuje. Powinien pan się starać właściwie o osobną dla siebie scenę. Ten obraz, on został zamówiony przez Krakowian u Matejki, który postanowił dać narodowi coś w zamian za triumf wiedeński, który... Znaczy w zamian? W zamian za triumf wiedeński, który został podarowany na Watykan. A. Rozumiesz? I ten obraz ma identyczne wymiary. I zresztą Matejko być może uważa, że to jest ważniejsza historycznie sprawa polska niż triumf wiedeński. Triumf wiedeński był, nie miał wielkich skutków politycznych, no był triumf, ale niewiele więcej jak triumf. Natomiast to Matejko przywiązało do tego ogromną wagę i ten obraz ma identyczny wymiar. Jaki rzekaj podejmie, jaki ty wiesz? Jeszcze nie pamiętam. Potem się to musiałbyś to zrobić. Dobra, dobra. Słuchaj, czy sam zaproponował Matejko to? Czy nie? Czy ty mu tak, ten temat? Ten Matejko. Przyszła do niego delegacja, to byli na czele Zybikiewiczem, zawsze Zybikiewicz, prawda? I Matejko zaproponował temat i powiedział, ja to mam ponotowane, może czasami będę musiał zajrzeć do notatek, bo nie chcę źle cytować, ale powiedział, że on wybiera ten temat, bo chce dać narodowi to, co mu najmilszym być może i co od dziecka umiłował. Moment, w którym na lud wiejski zapomniany dotychczas po raz pierwszy zwrócono uwagę. To są słowa Matejki, zanotowane przez Gorzkowskiego. Powiedział jeszcze kilka takich enigmatycznych dosyć uwag do tego dodał. Więc powiedział tak, że z jednej strony, po lewej stronie obrazu rzucę kilka postaci, które nie... Znaczy mówi już z góry, tak? Znaczy... To z góry, bo już miał koncepcję. Chociaż nie pokazał żadnych rysunków, nic. I mówię, rzucę parę figur, które nie wszystkim mogą być miłe, ale uważam, że na tym obrazie koniecznie. I potem powiedział jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. Że inaczej niż w jego obrazach, na tym obrazie będzie inna skala figur, mniejsza, na co też zwrócono uwagę. A będzie pokazane stosunkowo dużo ziemi. Matejko nie był pejzażystą, prawda? Nie. I ponieważ sprawa tu szła o ziemię. A, no i niby dlatego, to ma być symbol, tak? Tak, także to jest to ma być symbol. Że chłopi tam... Ziemia ma, tak, dlatego, bo sprawa szła o Włoszczyźnie. I to był właśnie ten główny temat Matejki. Dlatego jest rzeczą zabawną, że ten obraz był po wojnie niewystawiony. Jak to byli po wojnie? Po wojnie ostatniej. Naprawdę? A dlaczego? Niewystawiony, żeby nie drażnić, że to zwycięstwo Polaków, podczas gdy treść tego obrazu jest właśnie bardzo ludowa i bardzo, bardzo, jak się to mówi językiem politycznym, postępowa. Ty się popatrz, co się tu dzieje, jak ci chłopi, niektórzy wiwatują koszulce, ale inni, oni dyskutują między sobą, ściskają się nawzajem, kłócą się, szarpią się. Znalazł się tutaj także i Żyd. Jest. Który, jest. Czapkę podnosi, tutaj, i to jest na pewno ten Abram Działoszycki ze sztuki Amczyca. Abram Działoszycki, tak? Czekaj, ja tego nie Żyda nie bardzo widzę, Abram Działoszycki. No to ci go zaraz. Widzisz tutaj chorągiew, widzisz chorągiew i jest z kosem. No. I ty wiesz, że Markowski, który zrobił według tego blachę srebrną, tego Żyda przerobił na chłopa. Dlaczego? Nie, bo to był tak. Żeby jednak nie było Żyda. A powiedz mi, czy była jakaś grupa żydowska walcząca tam, tak jak potem w XIX wieku ta armia ludowa żydowska? Słuchaj, na pewno byli Żydzi, którzy sprzyjali, bo sobie Amczyc tego nie wymyślił. Flavino nuri ale ciri siajni, ne kamufu no bez sojdu, bez mi rozluri aloi.
כי על גודו ידנוי מלך גודו אל כל הלכם, אנשי ביודוי מחקר היורס וסייפו צורים לוי. אשר לוי היום היו סוכי וישס יודו יוצוי, בואי נשתח ונכרון דברכו לפני ידנוי סייני, כי הירו היני ואנחני, אמרי סויץ לצן יודוי היום, אם בכוי לא יסוסמוי. לכו דוידי לקרס קלו בני שבוז נקבנו, שומה וזוכה ודברי חור. No nie wiem, tutaj trzeba zastanowić się w głębi nad tym. Ja nie odpowiadam na temat tego, czy życie jest logiczne, czy nie, bo to trzeba. Rozmowa o życiu jest zawsze rzeczą niedopuszczalną. Jak mówię, ja kiedyś Anna napisała taką złotą myśl w pisemku Kajika Wiśniaka, że życie jest życiem, a w życiu kurwa to nic nie wiadomo. Tu są chłopi polscy, którzy wezwani przez naszą tę dużą Kościuszkę, przez tego wielkiego wodza, do wielkiego, słuchajcie, no, rewolucji ludowej. Żeby wywalić z Polski, wyrzucić, przepraszam bardzo, wrogów, wszystkich wrogów naokoło i żeby, jak gdyby, Polakom, chłopom dać ziemię. Po prostu, żeby byli wolni, bo byli niewolnikami zupełnie, jak, bo ja wiem, jak w Afryce Południowej, ja nie wiem, 100 lat temu. No, powstanie się niestety nie udało, dopiero ziemię dostali chłopi po 1945 roku. Dostali chłopi, ale właściwie potem im trochę tej ziemi odebrano. Ale słuchajcie, co jest na tym obrazie? Słuchajcie, tutaj widzicie wspaniały chłop, niezidentyfikowany, gdzieś mieszkał tutaj też pod Krakowem, nie wiadomo jak się nazywał, nazwiska jego nieznane, ze sztandarem polskim, z orłem białym. Ten, który wyciąga, to jest kolega Głowackiego z tej samej wsi, też z Zacławic, wyciąga rękę tutaj, Świtalski się nazywał. To jest po bitwie, słuchajcie, wszyscy już po zwycięskiej bitwie domagają się tutaj, to jest wielki taki wiec, zupełnie jak teraz w ostatnich czasach, w czasie wojny, wiec ludowy chłopów Polski wołają, oddajcie nam ziemię, chcemy teraz być wolnymi, wspaniałymi ludźmi. Nie wiem, czy słyszeliście o Hugo Kołłątaju, co to było? Ten taki wielki twórca Komisji Edukacji Narodowej. Hugo Kołłątaj na koniu po bitwie rozmawia z Gabrielem Taszyckim, który jest z Krakowa, jest Jakobinem. Nie wiem, czy wiecie, co to był Jakobin. Jakobin to był bardzo taki wielki rewolucjonista, który wzorował się na rewolucji francuskiej, która była w XVIII wieku przed bitwą pod Racławicami, która była w 1794. Tam rozmawiają. Tu jeszcze, słuchajcie, bardzo jest ciekawa sprawa. Za tym drzewem dużym, nie wiem, czy widzicie, tam się czają oficjalni wojskowi, żołnierze, że gdyby nasi wieśniacy za bardzo zaczęli, jak to się mówi, rozrabiać i tak dalej, to wtedy trzeba będzie ich trochę uspokoić. To tak jak gdyby policja z Krakowa, w razie, żeby nie za bardzo się oni tam rozbuchali tą wojną. Tu widzicie, porzucony jest jakiś ten hełm rosyjski, tu jakaś znowu czapka krakowska. No teraz popatrzcie na to wszystko dokładniej, zapamiętajcie sobie na zawsze. Może trzeba. No i dziękuję wam bardzo i pozdrówcie rodziców i co? Do widzenia. Nie, do widzenia. Smacznego życzę i przyjdź do Krakowa i wtedy zobaczymy się. Powodzenia ci życzę w nauce. Cześć. Dziękujemy. Dziękujemy. Słuchajcie państwo, jesteśmy w egzotarium ogrodu zoologicznego, jak wiadomo, który jest w Krakowie, w Lasku Wolskim, 9 km od Pałacu pod Baranami, może się mylę, bo 3 km, to jest nieistotne. Słuchajcie, no, raz pierwszy opowiadam wam o wężach. Jak pani ma na imię? Kasia. Kasia, panna Kasia. Kasia, a ciebie znam. Jesteś Paweł.
No słuchajcie, mam opowiedzieć o wężu Boa. Jest tu pan dyrektor naszego ogrodu zoologicznego, który jest jednym z ciekawszych ogrodów zoologicznych, a bowiem ma 2000 zwierząt autentycznie i 380 co najmniej gatunków tych zwierząt. Więc słuchajcie, to jest niebywała zupełnie historia. Nie wiemy o tym w ogóle w prawie w Krakowie. Mam notatki, bo po raz pierwszy jestem egzotarium i po raz pierwszy, gdzie to jest samica węża boa, ogromna, 4,5, nie kilometr, tylko metra samica. Samca, zaraz wam pokażę, to jest właśnie, panie Andrzeju, choć pan, to jest samiec, wąż boa, który mieszka, przepraszam, ja po raz pierwszy oglądam węże, który, Jezu, nie, proszę, 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 bo Jezu. To jest naprawdę samiec, który, nie powiem, dzieci, za uszy proszę zasłonić. Uszy, szybko zasłonić uszy. No nie, już, dziewczynko, zasłoń uszy. Już uszy proszę zasłonić. Dla dorosłych mówię, że samiec ma, nie wiem gdzie, ale ma, przepraszam bardzo za słowo, dwa penisy. I tą samicę on zaspokaja, szukając bardzo długo możliwości, jak gdyby już zasłonięty, już dzieci mogę tego. Ale rzeczywiście bardzo przy nim potrzymaj, bo to bardzo ładne. Piękny wąż boa, który mieszka w Ameryce Południowej. W Ameryce Południowej, słuchajcie, on jest boa dusiciel, prawdziwy boa dusiciel. Życie bardzo przyjemnie go dotykać, może pan też dotknie, może pani dotknie, proszę bardzo, bardzo jest przyjemna skórka. I on po prostu dusi ofiarę swoją, nie jadem nie gryzie. O, jest tak przyjemnie go dotykać, bardzo przyjemnie. No, no popatrz, popatrz, Pawełku. I ten standard nie chcę. Jadę gołąbki. Inne stworzonka żywe tutaj. Jest żyworodny, to znaczy, że wyobraźcie sobie, to jest niesamowite. Panie wiedzą na pewno, a może nie. Nie wiem, czy pani wie, że on po prostu rodzi żywe, małe wężyki. Naprawdę proszę przyjąć. Ja rozumiem, że kobiety lubią węże. I węże kusiły zawsze kobiety do grzechu. Mówili na historię. To jest naprawdę, prawda, bardzo przyjemne. Tylko dotknij jeszcze, proszę, jakie fajne. Po raz pierwszy go dotykasz. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, szanowne panie i szanowne dzieci, szanowna Katarzynko, tak? Katarzynko i Pawle, że ten wąż, ten Paweł, mały Paweł może żyć, słuchajcie, 30 lat, do 30 lat i dopiero potem konej przestaje zajmować się swoją żoną, która tu czeka na niego bez przerwy. On tam siedzi sobie w tym małym wózeczku. Po tym, słuchajcie, niesamowita historia i naprawdę pasjonująca. Jest najlepszym muzykiem świata, że on nie tylko słyszy uszami, jak my ludzie, ale jak słyszy muzykę i dźwięki, to cały się trzęsie. I Mozarta słyszy całą tą piękną skórą, czy tam Beethovena. No, dziękuję wam, żeście mnie wysłuchali i zobaczymy, czy pan dyrektor pozwoli mi prowadzić wycieczkę w niedzielę, no bo chciałbym opowiedzieć o wężach, o wszystkim, to mam dzisiaj notatki, ale już nie będę miał dzisiaj notatek. Dziękuję bardzo i dziękuję pani jeszcze raz pani sobie za odwagę. Dziękuję pani bardzo też, pani doktor. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chodźmy do Anakondy zobaczyć, jak wysiaduje. Nie, do Pytona, jak wysiaduje to swoje. Chodź. No, bo meteor kojarzy się z ciałem niebieskim, które jest niedotykalne i które przelatuje przez widnokrąg i nie kojarzymy ani początku, ani końca. Skojarzyłem Piotra z meteorem dlatego, że na ile ja go znam, jest to postać, która nie posiada swojego stałego azylu, w którym, jak my normalnie, jak tutaj siedzimy razem z ekipą, mamy swoje miejsce, do którego zawsze możemy się w czasie trudnym udać, uciec, schować, ja nie wiem, no, czy pracować, czy po to, żeby przesłać, nie wiem. I właśnie Piotr tego azylu nie posiada. I dlatego to właśnie, o czym mówię, stanowi o nim to, że jest to postać
No, taka, której nie jesteśmy w stanie złapać w żadnym momencie. To znaczy jest z nami przez kilkanaście godzin. W ciągu jednego dnia. Natomiast nie ma ani początku, ani końca. Trochę to tak biblijnie brzmi. Ale coś w tym wydaje mi się jest. Wiecie pan, mamy 7 przewodników. Wszyscy z nich to wysokiej klasy ludzie. Jeśli chodzi o specjalność. No ja mógłbym panu przynieść jakieś rekomendacje, wylecenia, no. Na przykład profesor doktor Sworowski, który jest w Muzeum Stoczym, który mnie zna, bo nawet by się zgodził profesor Streicher. No poza tym... specyficzny styl prowadzenia wycieczek, no. No nie, no widział pan, panie dyrektora, tylko jedną. Nie jedną, słyszałem. Było to dość ciekawe, powiedz pan. No nie jest to ten styl, o który nam chodzi. Widzi pan, w tej pracy tutaj u nas polega wszystko na tym, że no, pracuje pan z ludźmi. Poza tym no, są to ludzie no, dość mimo wszystko innego pokroju. Nie znają Krakowa, widzą go po raz pierwszy. I te, no, ja nie przeczę, ciekawostki, które pan opowiada, no nie bardzo. Komponują się z nie, pierwszym panie dyrektor, ja bym efektem. Przynieść, mówimy się małżami, panie dyrektor, w Krakowie, jakieś takie wydarzenia. Ja rozumiem, wszystko rozumiem, tylko widzi pan, no, mamy pewne, ja mam pewne obiekcje, no bo nie jest to mimo wszystko, nie jest to kabaret, nie jest to ta praca, z którą się pan stykał. Rozumiem wycieczki ze studentami, to jest troszeczkę inne środowisko, ale mimo wszystko ludzie... No żądają czegoś. No, mówił pan, że to nie jest kabaret, to prawda, ale zapowiadałem też poważne imprezy. I poza tym dość to lubię. Dlatego panu zawracam głowy, bo dyrektor Price powiedział, że właśnie głównie to od pana zależy. No teraz mi zależy, bo chwilowo wie pan, kabaret nie jest zawieszony. No więc tak. Jeśli pan nie może, no to pan mi powie, która instytucja jeszcze się tym zajmuje, poza pańską. Oj, no wie pan, nie jest za dobrze, bo nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo o panu, nikt nie dzwonił. Nie wszystkich, to że nie lubię. Jakiś miliard nie lubię. Co najmniej. No może półtora. Ale z 2000 owszem. To bardzo. No bo to jest przyjemnie spotykać. Jest to bardzo trudne zajęcie, trzeba się strasznie nastarać, trochę namęczyć, żeby to spotkanie było miłe i fajne. Thank you.
Dla mnie to coś. Chodźesz! Zygmunt! Co? Może się spalić na tym śmieciarku. Dalej, jeszcze więcej śmieci. Z koszów wysypać i spalić. Co roku sprząta fatę i pali, tak? Nie mogę. Ewa! Od razu wiesz. Jak to? Ja młodej Zygmunta na podwórku Janiny Garyckiej. Przegrywajcie. To nasza młodość, co z czasu kpi, co niech postoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. To nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi. Wielu rzeczy, na przykład pani Diakowski Zofii, własnej matki, nie wiem, Paryża, w którym nie jestem, nie wiem jeszcze, no, wściekłości, którą przeżyłem niepotrzebnie na kogoś czy na coś i tak dalej, i tak dalej. No to czegoś i kogoś możemy tak uzupełnić. No, wielu ludzi, którzy wyjechali, zostawili miejsce, w którym ja jeszcze żyję i jestem. No i tak dalej, mogę mówić o przedmiotach, które pogubiłem, albo które niepotrzebnie rozdałem, bo uwielbiam rozdawać. Żal mi na przykład, że czytałem Montaigne'a, już nie przeczytam go jeszcze raz, znaczy przeczytam go jeszcze raz, ale każdemu raz do szczegół tego nie czytał, taka to jest chiczna książeczka. Mówię o próbach naturalnie. I takich rozmaitych pięknych rzeczy, które już widziałem, mówiłem, że nie zobaczę pierwszy raz. To pierwszy z nich rzekł, tu mieszkać będę. Ten dowiódł, że był pięknej natury znawcą i miłośnikiem. Zniesione nad stołeczne miasto, oblane sławną rzeką, otoczone dookoła rozkoszną płaszczyzną. Uderzył zajmujnie, zadziwia. Szanowny panie, szanowni panowie, takie jest nasze miasto, Kraków, ponad poziom morza wzniesione. Kraków w tej chwili pod nową hutą. Dla ojca Tomasza Ania Szałabach śpiewa pieśń Tetmajera Czemu kochanek mój tak smutny? A muzykę napisał Zygmunt Konieczny. No trudno, pozwolił na erotyzm, na politykę nie pozwolił, niech będzie teraz erotyczna chwila. Patrz, już księżyc wypłynął na niebie sklepienie, cicha noc. Muzyka grać już rozpoczyna, jakby księżyc był harfą dźwiękami rozrzutną, a strunami drgające srebrzyste promienie. Jest to błogosławiona kochanką godzina. Przychodzę cię opieścić. Czemu ci tak smutno? Zgaś świecę, gdyśmy razem zbyt krótkie są noce. Przychodzę cię opieścić. Czemu ci tak smutno? To anioł przemawia, to anioł, Piotrze. No wiesz, jeżeli stan wojenny potrwa jeszcze 2-3 lata, ty będziesz prezesem kółka różańcowego. Thank you.
całuje swoją dłoń. Moi drodzy, od tego symbolicz kochanka na bezsenne noce Pismo Święte. Można powiedzieć po przygodzie erotycznej ojca Tomasza. Zabij ten lęk. Słowa Witkacy, muzyka Jan Ganty Pawlusiewicz i Marek Grechuta. Jan Ganty przy pianinie. Witam Was, Halina Wyrodek. Czegoż maską nie pojmiesz, zabij ten lęk, co się czai przez twe włosy i sięga, sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczemu. Zabij ten lęk, on sięży jak ćma w noc ciemną, on patrzy i rodzi. Czego już maską nie pojmiesz, zabij ten lęk, co się czai przez twe włosy i sięga, sięga po to, co jest poza miejscem, co jest zaprzeczeniem niczego. Zabij ten lęk, zabij ten lęk, zabij ten lęk. Drodzy przyjaciele, teraz żegnamy Was naszym nowym hymnem. Hymn ten został znaleziony w Baltimore, w Nowej Anglii w XVII wieku. Na murach modlitwa napisana, desiderata. Posłuchajcie tego, a potem idźcie w pokoju, niech Was... No, chyba tylko Pan Bóg strzeże. Desiderata, znalezione w starym kościele w Baltimore w XVI wieku. Muzyka Waleska. Ci lata doradzają, z
świat. Znalezione w zajmości świętego Pawła Baltimore, datowane 1692 rok. Przy całej swej cudności, znoju i rozmiary marzenia, jest to piękny świat, jest to piękny świat. Przy całej swej cudności, znoju i rozmiary marzenia, jest to piękny świat, jest to piękny świat. Dobranoc wam. Dziękujemy wam, żeście wysłuchali naszych piosenek. Dobranoc. A teraz jeszcze może trochę poważniej. Od 15 lat jestem trochę związany z piwnicą i tak patrzę, jak ona ewoluuje. Jak ona idzie w ten kolor dzisiejszego wieczoru. Moi drodzy, ale pomimo czerni nie ma nigdy rozpaczy. Dla tego, który wierzy, chciałbym zakończyć to nasze wspólne tutaj śpiewanie, muzykowanie w łączności z tym, co było dzisiaj rano, bo to jest pewna całość, ta inauguracyjna msza święta i ten wieczór, i w łączności z tym, co będzie tu w tym miejscu rozedrganym chwilami od radości i przenikniętym chwilami smutkiem, zaśpiewajmy modlitwę. Chciałbym to śpiewanie poświęcić tym, którzy dzisiaj już nie zaśpiewają w Polsce. Wszystkie nasze ziemne skarby przyjmij, Boże, Boże prawdy, a my będziemy zasypiali, nie wdziemy nawet sen nasz pali. Ja przyjechałem z Łodzi, w zasadzie dostałem ogromne stypendium, bądźmy szczerzy, od związków zawodowych, był to początek stalinizmu, bo byłem absolwentem tak zwanego PSITO, to było przy Szkole Teatralnej Łódzkiej. Między innymi byłem absolwentem już wtedy, miałem za 20. I to było Państwowe Szkoła Instruktorów Teatrów Ochotniczych. I mnie przysłano do Huty na dobrą praktykę. Bardzo dobrą, to znaczy, że praktykę musiałem rok zrobić, odwalić tej praktyki właśnie w Hucie. To było pasjonujące, bo to był 51 rok, 2 lata po zaczęciu, czyli było to, kochali się wszyscy na cmentarzu w mogile, bo nie mieli gdzie, w barakach mieszkali, bo to było po pas. Autentyczne błoto. No straszny wpływ. Człowieku z marmuru, to sobie pokazano w Hutach z czasu, to jest nic, to było autentyczne piekło. Autentyczne piekło. Że czasami naprawdę po pas chodziłem w błocie w tej Hucie, w dużych butach takich gumowych. I ja miałem za zadanie zorganizowanie tych, no, zespołów amatorskich. No jeden prowadziłem, nawet mieliśmy nagrodę w bazie sprzętu w Wieńczycach. Ja tam po prostu nocowałem, spałem, jeździłem i to byli szoferzy głównie. I oni, co mogę przypowiedzieć, to było jasne, pracowali dosłownie na 3 zmiany. Była świetlica. I oni dostawali pieniądze na to, żeby się wyuczyć sztuki. Była to, pamiętam, dobry człowiek o wrogu klasowym, dyrektorze Gruszczyńskiego, taka sztuka. I ja po prostu z nimi jeździłem na te budowy i uczyłem, miałem egzemplarz w ręku i uczyłem i goś powtarzał, w końcu się wyuczył. Czasami na przykład budziła nas w nocy milicja, przychodziła autentycznie i zmuszała ich do roboty, już nieprzytomnych kompletnie do jeżdżenia, więc ja też w nocy z nimi jeździłem. A Czerwone Kąciki to było to tak, że musiałem pójść do baraku, przynieść dzieła Marksa Lenina, Stalina, tudzież na ogół to były tak Młoda Gwardia albo kilka takich książek, bo się nie będziemy nic czytać.
No i czasami, no czasami były ze dwie, trzy książki, zostawiałem fajne. I to tak miałem, i za naturę nie dostawałem też za to pieniądze. No i byłem bogaczem. Zacząłem studiować historię sztuki jednocześnie. Przyjeżdżałem w butach obłoconych na wykłady. Przywoziłem mnóstwo prezentów, żeby się podlizać studentom, bo oni nienawidzili mnie. To był wykład bardzo, to było studium bardzo eleganckie i bardzo, nie powiem reakcyjne, ale ludzi, którzy naprawdę byli zagrożeni przez ówczesny reżim. I przez rok właśnie traktowali mnie jak bandytę. Miałem te 21 lat. No ale potem już musiałem sobie zrezygnować i pracowałem w tym, na Bielanach, żeby zarobić. W zakładach wodociągów miejskich, w kanalizacji miejskiej. I tam też prowadziłem zespół. I wtedy poznałem też na Janinę, bo ona robiła tam dekoracje jako malarka. Znakomita. No i tam wszyscy przyjeżdżali. Już zaczęło, taka trochę była piwnica. Myśmy jeździli po wsiach, wystawialiśmy Moliera, wystawialiśmy Haszka. Zarabialiśmy jajkami, właściwie wstępy były jajka, kury. Tam właśnie przyjeżdżał młody Polański, tam przyjeżdżała zresztą Lala Skąpska, żona Mietka. No bardzo eleganckie towarzystwo na te przedstawionka. No jak się skończyło ten okres bardzo dziwny, stalinowski, no to wtedy znalazła się piwnica. I pierwsi piwniczanie właściwie tamśmy się spotykali. Na tych Bielanach wodociągach miejskich. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swą żonę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna i nadał mu imię Jezus. Słuchajcie teraz kolędy, którą napisał Zbyszek Preissner. Specjalnie na dzisiejszą wieczór. Dolina zwierząt ciemna tak, że giną drzewa. A cisza jest jak okna dalekiego blask. Czai się w niej zagłady, ognista ulewa. Księżyc dzwoni za chmurą, jak nad grobem kask. Gubi się tu liczenie po omacku rąk. Oddychać ustom trzeba, żeby nie umarły. Ta noc jest jak zamknięty szczelnie krok u strąg, do którego promienie słońca nie dotarły. I śpiewają ten rośny kolędowy czas. Rzeka stoi w miejscu groźna, plus zakuta i niesie się miała biblijna nuta przez doły ciała pewna, którym odwiek zgasł. Każe mi we milczenie nie dobywać słowa. Z płuc moich, z gardła mego, z niespokojnych snów toczy się ta ziemia jak odcięta głowa, a nad nią słychać szelest żerujących snów. Nauczeni przyzywać Boga po imieniu, zapomnieli swego, gdy naszła ich śmierć. Wśród śnieżycy dreptają w niepewnym płomieniu. Betlejemskiej gwiazdy nadzianej na rzecz. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas. A rzeka stoi w miejscu groźna, lud zakuta. I niesie się nam biała wilina nuta przez doły ciała pełne, którym oddech zgasł. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas. A rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta. I niesie się nią biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, którym oddech zgasł.
najlepszego życzymy wam. Oby piękniejszy był następny rok. Wszystkiego dobrego. Zaczynamy. Chcę życzyć się. Wiem, że warto się w życiu jakoś urządzić. Tylko samemu, żeby nas nikt nie urządzał inny. Żebyśmy mogli mieć swobodę wyboru i właśnie zaaranżowania swojego życia w miarę możliwości naturalnie. Bo z tym życiem, to jak już powiedziałem, nic nie wiadomo. Grunt, żeby nas nikt nie urządzał i nam nie kierował. Żebyśmy jednak 2/3 mieli swoich możliwości tutaj. A poza tym... No bardzo przyjemna przygoda. Wieczności nas spotyka. 50, 20, 30 lat. Uważam. To nie tylko ja, więc ja tak powtarzam trochę coś innego. Zobaczymy potem, jak to wyglądało. Dyrektor teatru w słynnym mieście N ma zaszczyt donieść, że po wielu trudach, pracach i kłopotach chce wreszcie odpocząć i dlatego chce sprzedać pyszne swe zamki, ogrody wygodne, obronne twierdze, piękny, cienisty las, kilka łąk usianych kwiatami i wiele domów wiejskich w rozkosznych okolicach. Ponadto wystawione będą na publiczną licytację pyszne sprzęty jego pałaców, a także nieruchomość. To znaczy morze z 12 wielkich wałów złożone, z których na nieszczęście 10 jest nieco uszkodzony. 1,5 tuzina obłoków w dobrym stanie. 1 chmura przeszyta piorunem,
trzy butelki błyskawicy. Słońce, cokolwiek przetarte, księżyc, cokolwiek stary. Wóz triumfalny, złocisty, prawie nowy, dwoma smokami zaprzężony. Płaszcz purpurowy, dla Artemidy zrobiony, a potem służył Menelausowi, Agamemnonowi i innym bohaterom. Chustka do kieszeni Otella. Pióro dla hełmu dziewicy orleańskiej zrobiona, tylko raz używane. Flaszeczka z winnym spirytusem przydatna do wywoływania duchów, albowiem wydaje z siebie wyborny płomień błękitny. Róż do użytku aktorów i aktorek. Kompletny strój dla widma. To jest koszula poszarpana i płaszcz z dwoma czerwonymi łatami wystawującymi rany śmiertelne. Obiad złożony z ciast z papieru klejonego. Stoły sędziowskie z wielkimi, długimi, perskimi kobiercami. Sześć łokci łańcuchów z blachy wydających brzęk straszny i łatwo przerażający. Cała kolekcja masek, drzwi zapadających, tron, na którego stopniach zakrzepło trochę krwi, głowa lwa, która dotąd jeszcze ryczeć potrafi, i małe zielone pusterko, w którym znaleźć możecie odrobinę lałdanu. Moje ręce, nasz kabaret dostał Nagrodę Miasta Krakowa. No, moje nazwisko, dostał kabaret także Złotą Znakę. Poza tym jeszcze zasłużonego działacza kultury dostał nasz kabaret, znaczy piwnica. I to spadło wszystko na szczęście na moje ręce. Czyli jest argument jak gdyby racjonalności mojego tutaj pobytu. Nie tylko mojego, i naturalnie reszty. A mój status poza tym, tak, ja nie mam niestety, no, bez zależnych ubezpieczeń, bo nie mam etatu, nie pracowałem nigdy na etacie, mimo że pracowałem przecie. No i jestem po prostu na opiece społecznej, co wcale mnie nie krępuje, tym bardziej, że towarzystwo jest o wiele bardziej interesujące na tej opiece społecznej niż w ubezpieczalni. No są wszyscy ludzie, którzy nie mają właściwie żadnego przydziału w mieście, tylko 300-400 osób. Jak byłem w szpitalu, 3 miesiące, bo opieka społeczna ze mnie płaciła. I poza tym jeszcze mam piękną historię, bo mamy tutaj ten przytułek świętego Alberta i ludzie, którzy są na opiece społecznej, wszyscy obywatele naszego miasta. A co są rzeczywiście fajni ludzie. Mają tam prawo po prostu mieszkania i jeżeli mnie coś się stanie, mogę sobie pójść od razu jak do hotelu. Dzień dobry, kłaniam się. Cześć, Piotrze. Dzień dobry. Piotrze, panie Skrzyniecki, czy pan by założył z nami zespół artystyczny? Tak, to bym chciał. Ja bym chciał. Tak. No. Bogdan, o, ten Wilczyński, ten następny Wilczyński. Dobrze, ja przy tym tygodniu przychodzę, gdzie mam tylko naprawdę nie mogę mówić niestety, i żeby zrobić tą... Generalną... Nie, zresztą porozmawiamy. Jeżeli pan wie, zgodnie 3-4, kobiet nie ma. Kobiet nie ma, ale może wybrać jeszcze, tu jest taki pan... Paleczko mógłby do chóru być, Paleczko... Granie. Najpierw gra. Może pan. Zabawimy się, bo to jest nie kto żyje. Teraz tego. Dobra.
świata. Mieszka od lat w naszym mieście. Ma brodę z białego srebra, a oczy podobno niebieskie. Ostatnio zmienił kapelusz, nie nosi już tego zasłonki. Mówią, że spotkał anioła, który dla niego tu zstąpił. A jeśli tylko zechce, to jednym gestem swym zamieni cyrk każdy w teatr, a każdy teatr w cyrk. Czasem pogada z gołębiem, z furmanem wypije wódkę. Dni są dla niego zbyt długie, a noce o wiele za krótkie. I tyle jest w nim nieprawdy, nieprawdy dziwaczne i tyle, że każdy chce go posłuchać, gdy mówi choćby przez chwilę. Bo jeśli tylko zechce, to jednym gestem swym zamieni cyrk każdy w teatr, a każdy teatr w cyrk. Bo jeśli tylko zechce, to jednym gestem swym